Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prognozę pogody na noc i na początek nowego tygodnia. Noc, która przed nami zapowiada się pochmurno, z drobnymi przejaśnieniami na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Na wschodzie najwięcej chmur i tam synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów śniegu. Temperatura w nocy od minus 3 do plus 1 stopnia. W naszym województwie delikatny spadek temperatury poniżej zera do minus 2, lokalnie do minus 3 stopni. To będzie pochmurna noc, jednak padać na pewno nie będzie. Do tego słaby południowo-zachodni wiatr i ciśnienie, które już przekroczyło 1000 hektopaskali, a w nocy będzie dalej rosło. Jutro czeka nas kontynuacja pochmurnej pogody, słońca nigdzie nie zobaczymy, ale dobra wiadomość od naszych synoptyków jest taka, że prawie nigdzie nie będzie padać. Jedynie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu może bardzo słabo popruszyć śnieg. Początek tygodnia chłodny w centrum i na wschodzie, tam minus 1, lokalnie plus 1 stopień Celsjusza, a trochę cieplej będzie tutaj na zachodzie, we Wrocławiu nawet plus 4 stopnie. W naszym województwie chłodno, maksymalnie stopień powyżej zera, dużo chmur padać na pewno nie będzie, a wiatr powieje słabo i będzie cieplejszy niż ostatnio, bo zmieni kierunek na południowy. Ciśnienie cały czas będzie rosło, jutro już przekroczy 1007 hektopaskali, ale pogoda cały czas będzie mieć niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Jutro w całym województwie łódzkim będzie ona niestety zła, dlatego lepiej jutro unikać długiego przebywania na zewnątrz. A co dalej z pogodą? Kolejnych 5 dni raczej z chmurami, tylko we wtorek liczymy na przejaśnienia i chwile ze słońcem, ale co da się zauważyć, to ocieplenie. W drugiej połowie tygodnia temperatura w naszym województwie może dochodzić nawet do 5 stopni Celsjusza. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i do zobaczenia w kolejnych prognozach.